i żegnamy się z Ksamilem. Zostawiamy go za sobą. Na pewno kiedyś tu jeszcze wrócimy. Turystyczne miasteczko. Dużo sklepów. Myślę, że ceny są podobne do naszych. No wiadomo, u nas na Bałtyku nie zapłacimy 50 zł za leżak, ale ludzie z tego tutaj żyją. Owoce bardzo tanie, warzywa też. Dania z owocami morza, przepyszne. Kamil po spróbowaniu spaghetti frutti di mare zakochał się. Stwierdził, że będzie próbował zrobić to u nas w Polsce. Zobaczymy, jak mu to wyjdzie. Kiedyś robił małże. Nie było to jakoś bardzo smaczne, ale niech chłopak próbuje. Dla nas 11 na 10. Polecamy. Troszeczkę pobłądziliśmy, to dlatego, że wody termalne Benye nie są w tej miejscowości, tylko są dużo, dużo, dużo dalej. Wcześniej, o wiele wcześniej, jakieś 30 parę kilometrów. Jeśli będziecie się wybierać na te wody termalne, to podamy tutaj na dole w opisie współrzędne, w filmie pewnie też wyskoczą, żebyście nie zabłądzili jak my. Przyczepą troszkę ciężko było po tych drogach, a następnym razem się nauczymy, żeby szukać po współrzędnych, a nie po miejscowości. Na szczęście zorientowaliśmy się jakieś 10 km dalej, że skręciliśmy w złą drogę, więc jedziemy dalej już w dobrym kierunku. Znaleźliśmy na mapie, na zrzucie satelitarnym, przybliżyliśmy ten punkt, pobraliśmy sobie współrzędne i kierujemy się tam. Nie nadgoniliśmy jakoś kosmicznie drogi, ale przestroga dla Was, że jak dojedziecie do samego końca, już do tej miejscowości Benye, to wtedy będziecie musieli się hektar wracać. Według naszej nawigacji jesteśmy już coraz bliżej celu. O, zobaczcie, bunkier. Bez daszku już. Rozłożony. Na upalne dni, żeby miał klimatyzację i przewiew. Oczywiście żartuję. Nasza klimatyzacja... klimatyzacja, matko, już myślę o klimatyzacji. Nasza nawigacja pokazuje nam 12 minut do celu. Droga nie jest zbyt dobra i ma bardzo dużo dziur. Najgorzej jest wtedy, kiedy mamy przepaść po naszej prawej stronie i jest zarwana droga, a jedzie coś z naprzeciwka. I tak w gruncie rzeczy, jak już jesteśmy połową zestawu obok dziury, musimy przejechać do końca, żeby w nią nie wpaść. Na pewno adrenalinka jest.
Tutaj teraz ten kawałek drogi jest dość bezpieczny, że tak powiem. Nie ma żadnych przepaści po boku. Dla samych widoków myślę, że warto tu przyjechać. Zobaczyć. Różni się ta część Albanii od tamtej wybrzeża. Jest tutaj dużo bardziej rozmaicona flora. Jest tu dużo więcej roślinek. Przeważnie jeździ się, przynajmniej tutaj w tej części, w jakichś kanionach. Więc ma się te wszystkie góry dookoła. Za 200 metrów skręć w lewo. Dotarliśmy. Naszą przyczepką. Zobaczcie, jakie fajne miejsce znaleźliśmy w razie czego na noc. Aż się zastanawiamy, czy tu nie zostać. Tam są te źródła. Ludzi nie jest jakoś kosmicznie dużo. Idziemy się przejść. Zuziu, zobaczymy. Kamil, proszę cię dowiedzieć, jaki jest koszt postoju. Spanie jest za free. Jeżeli chcemy, to jak najbardziej możemy zostać na noc, jest za darmo. Jeżeli chcemy coś tu kupić, zjeść, jak najbardziej, tylko gotówka. Jeżeli chodzi o płatność euro, to tak jak najdrobniejszą walutą, żeby mieli rozmienić w razie czego. Taki widoczek za free, za 0 zł. Nie wiem, gdzie jeszcze możecie taki widok dostać. Zaraz pójdziemy na gorące źródła. Tak. Wymoczymy dupeczki, niech tylko turyści sobie zautują. I to jest super plus dla kampera i dla przyczepy. My sobie tu posiedzimy jeszcze z godzinkę, z dwie. Pan mówił, że jeszcze tak z godzinkę te turyści tutaj będą. Potem już się rozjeżdżają, żeby tą drogę górską pokonać w dzień. A my możemy tu zostać i na wieczór pomoczyć dupeczki. No ładnie. Ładnie jest. Wróciliście? Fajnie było. No i lecimy z Solara. Zobaczymy, jak to się przedstawi, kwestie prądowe. Mamy wiatraczki, naszą trzystrefową klimatyzację. Jedna strefa. Tak, myślę, że... Druga strefa i uwaga, trzecia strefa klimatyzacji. Ciekawe, jakby wyłączył wszystko, czy dla mnie wskoczyło na, że jest czwarty stopień wtajemniczenia. Nie. Nie. Ale nam mryga, więc się ładuje. Tu jest pierwsze ujście źródła. Niesamowicie tu śmierdzi. Tak mi... Jekami jakimiś zdechłymi. Nie chciałem powiedzieć pierdami. Bo różne ludzie różne pierdy mają, tak? Tam jest drugie. Mamy kolejne zbiorniczki. Przymuś, nie wchodzimy na razie. To nie jest sobie. Tam tutaj jest... O, tu jest ciepła. Tu możemy stać. Bo tutaj stamtąd cię wylewa chyba. Nie! 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 Tu to przyczepy. Tu
To coś ty zwariował? Padł. No i kamień potopił kluczyki. Tutaj fajnie, bo tu i tu jest tak płytko. Dopiero tam jest głęboko. Kamek szuka nadal kluczy. Ale podejrzewam, że przepadły. Chwała Panu, że były to klucze od przyczepy. I że mieliśmy otwarte okno, bo inaczej byłoby źle. No nic, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Trzeba się cieszyć, że mamy czym wrócić do domu. Nadal pada. Dzieci się bawią. My sobie teraz robimy kawko, herbatkę. Apu, ty łobuzie. Co tu na mnie skaczesz, co? Grat pada? O kurczę. Ta lodówka to jest idealna dla Zuśki. Zuśka, żarłoku, co tam chcesz? Jakie pić? Tu masz picie. Chodź tu, ja ci dam pić. Słyszysz? Jest wieczór, godzina 20. W barze obok są tańce. Przestało padać. Poziom wody w tej rzece znacząco się podniósł. Był taki malutki strumyczek, a teraz jest wielka rzeka. Ale nas tu pewnie nie zaleje. No takie wielkie skory to jeszcze jedno tutaj wykopane obok, że ma gdzie uciekać w razie W. Dzieciaki z Kamilem jeszcze śpią, jest 8 rano. Jak widać, powoli już turyści zaczynają się zjeżdżać. Ten bar jest całą dobę czynny. W nocy do 3
siedzieli, chyba wydaje mi się, że z tego namiotu tam pili i tańczyli. Tak mi się coś wydaje, ale nie jestem pewna. Może to jacyś inni byli, nie szłam do nich. Ale puszczali miłą muzykę. Taką hawajską. Więc spokojnie można było spać. Dzieciaki też się na mnie budziły. I tutaj są jakieś dwa pomieszczenia. My do tej zajrzymy, co jest otwarta. Tak jest. Toaleta i wcale nie jakaś brzydka. I prysznic. O. Także bez problemu to możecie się wykąpać, nalać wody. Tak, to też są łazienki. Kibelek i prysznic. Prysznic, prysznic, prysznic. Ho, ho, ho. Patrzcie, jakie wygody. Dojrze za darmo. To jeszcze macie tu prysznicę, macie tu łazienki w ilościach, ojej, olbrzymiej. Podsumowując, miejsce bardzo polecamy. 10 na 10. W nocy cisza, spokój. Choć słychać przy otwartym oknie muzykę z baru, który jest nieopodal, ale jeśli staniecie sobie dalej i okna otworzycie w drugą stronę niż do baru, na pewno nie będzie to słychać. Nie ma praktycznie ludzi. Na noc został tu jeden namiot. Nie, dwa namioty i jeden kemping. Tak, jedna przyczepa. A i jeden motocyklista jakiś przyjechał, spał w śpiworze tutaj praktycznie nad mostem. Nasz kanwas pozdrawia serdecznie z wód termalnych Bemie.